W miniony weekend sportowych emocji w Cieszynie nie brakowało. Turniej miał uroczysty charakter, ponieważ zorganizowano go z okazji 70-lecia hokeja na trawie w Cieszynie. W uroczystym otwarciu udział wzięli samorządowcy, a przed publicznością wystąpiły cieszyńskie gwiazdeczki. W hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego spotkało się 20 zespołów z Ukrainy, Czech, Austrii i Polski. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych do 10 i do 14 lat. Ciekawym spotkaniem był również mecz Old Boyów. Przyjechały do nas dobre zespoły, Ukraina mocne składy ma. Austriacy też są bardzo mocnym zespołem i Czesi również, także oni widać, że jest ten poziom wysoki. Wśród zespołów nie zabrakło oczywiście drużyny z Cieszyna. Klub sportowy Cieszyn, sekcja hokeja na trawie, radzi sobie bardzo dobrze, przyznaje prezes Konrad Legierski. Młodsza grupa całkiem nieźle, starsza grupa zdobywa doświadczenie coraz bardziej. Jeśli chodzi o Śląsk, jesteśmy zawsze w czołówce, a i na turniejach międzynarodowych, na których jeździmy, też klasyfikujemy się zawsze gdzieś w czołówce. Teraz przed zawodnikami najgorszy okres, bo przejście z trawy na rozgrywki halowe do łatwych nie należy, ale w Cieszynie jakichkolwiek problemów z tym związanych nie było widać. Laskarze radzili sobie doskonale. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.